Dzień dobry. Proszę Państwa, w ten ostatni dzień festiwalu Odnaleziony w tłumaczeniu proszę sobie wyobrazić, że przed chwilą byłam na plaży. Było to dla mnie dość surrealistyczne przeżycie, bo nie byłam na plaży od dawna i jakoś tam magiczne, ale najciekawsze było to, że w momencie, kiedy tam byłam, a byłam dosłownie przez parę minut, wpływał do portu w Gdańsku prom ze Szwecji. I ja sobie tak oczami wyobraźni ujrzałam, że płynę do Szwecji tym promem. Zresztą takim dokładnie promem z Gdańska płynęłam do Sztokholmu wiele lat temu na zajęcia z przekładu. Na zajęcia, które prowadził Zbigniew Kruszyński w Sztokholmie przez wiele lat. Seminarium przekładu właśnie dla młodych adeptów sztuki przekładu z języka szwedzkiego na polski. Więc było to fantastyczne przeżycie. Nade mną też leciał samolot, więc to w ogóle takie poczucie bycia w surrealistycznym miejscu rzeczywiście mnie dotknęło. A mówię o tym, dlatego że zaraz spotkamy się z fantastyczną, surrealistyczną, a na pewno interesującą się surrealizmem, wspaniałą pisarką. Pisarką, tłumaczką i romanistką, ale też badaczką sztuki. Historii sztuki i sztuki współczesnej, ale zawsze pod kątem surrealizmu, mianowicie Agnieszką Taborską. Serdecznie Państwa zapraszam na wykład Agnieszki Taborskiej. Zachęcam też wszystkich do komentowania, zadawania pytań, które w Państwa imieniu po wykładzie przekażę Agnieszce. Dzień dobry, Agnieszko z Gdańska. Dzień dobry, Justyno. Bardzo dziękuję za surrealistyczny wstęp. Oddaję Ci scenę. Dzięki, dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja może od razu przejdę do sedna sprawy, czyli do naszych obrazków, bo będę Państwu pokazywać dużo obrazków w wstępie różnym, pewnie jak to zwykle w wykładach wygłaszanych, a nie czytanych, tempa nabierzemy większego w drugiej części. To nasze spotkanie, no gawędę, zatytułowałam Świat zwariował, jak szukać pomocy w surrealizmie. I wpierw chcę powiedzieć o kilku inspiracjach, skąd dla mnie ten surrealizm zaistniał dawno temu i przez wiele dziesiątków lat już ze mną zostaje. No, taką pewnie pierwszą, najbardziej oczywistą inspiracją to była lektura Alicji w Krainie Czarów, którą czytałam od kiedy mogłam czytać i czytam do dziś. Drugą inspiracją to był Roland Topor, zarówno jako pisarz, jak i jako rysownik, malarz. Miałam szczęście Rolanda Topora poznać dosyć na krótko przed jego śmiercią i w tym czasie, kiedy zajmowałam się tak jak moje tutaj wspaniałe koleżanki i koledzy przekładami, przełożyłam kilka jego książek, mianowicie właśnie Alicję w Krainie Liter, która jest oczywiście takim ukłonem pod kątem Alicji Louisa Carrolla, Księżniczką Anginę, która jest moją najbardziej ukochaną książką Rolanda i która jest lekturą zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, no tak jak Alicja w Krainie Czarów, więc spełnia ten jeden z podstawowych postulatów surrealistów, żeby obalać te sztywne granice, co jest sztuką i literaturą dla dzieci, co dla dorosłych. Bal na Ugorze, najbardziej jego osobista relacja z życia, ale jednocześnie też ogromnie surrealizująca, tam cały czas się wśród żywych mieszają umarli, mieszają zjawy i postacie jakoś tam fantastyczne, pojawiające się we współczesnym Paryżu. No i ostatnia książka to zbiór opowiadań właśnie już z tamtego świata, z zaświatów, który to zbiór Roland wydał, złożył u wydawcy bardzo niedługo przed
przed śmiercią. I takim uwieńczeniem tego wszystkiego stała się moja książka Abecadło Topora, która już od dawna jest białym krukiem i pewnie no, część z Państwa ją ma i zna, młodsi czytelnicy i czytelniczki zapewne nie. Więc mam, myślę, że dla wielu naszych słuchaczy dobrą wiadomość, że druga połowa tego roku przyniesie renesans Rolanda w Polsce, przyniesie wznowienie jego trzech powieści, właśnie Księżniczki Anginy, Balu na Ugorze i Chimerycznego Lokatora w nowym przekładzie oraz moją książkę Archipelagi Topora. Więc to Alicja w Krainie Czarów i Topor to były te dwie dróżki, które mnie wiodły do surrealizmu. Trzecia to było spotkanie z kilkoma wybitnymi artystkami, które udało mi się poznać rzeczywiście zupełnie w ostatnim momencie. Pierwsza z nich, no absolutnie wybitna i pisarka, i malarka, i rzeźbiarka, Leonora Carrington. Tutaj zostawiam dwa zdjęcia, jedno takie ikoniczne, jak się ostatnio często mówi, zrobione tuż przed wybuchem wojny na południu Francji przez Lee Miller, kiedy Leonora Carrington mieszkała z Maxem Ernstem w takim przerobionym przez nich na surrealistyczną siedzibę domu. No a drugie zrobione przeze mnie w mieście Meksyk, gdzie odwiedziłam Leonorę Carrington i to spotkanie na pewno miało ogromny na mnie wpływ. Ponieważ mówimy w dużym stopniu o literaturze, chociaż ja będę też mówić za chwilę o sztukach wizualnych, więc kilka okładek jeszcze chcę tutaj przytoczyć. To jest też moja Biblia obok Alicji w Krainie Czarów, mianowicie Trąbka do słuchania w przekładzie Maryny Ochab, która się ukazała w Piwie dawno temu. W tej chwili Olga Tokarczuk napisała wstęp do wydania angielskiego. Zresztą książka powstawała i po angielsku, i po francusku, bo Leonora Carrington była osobą wielojęzyczną, ilustrowana przez syna Leonory Carrington. Na pewno jest to jedna z tych książek, która łączy jej miłośników i miłośniczki. Olga, przysyłając mi swój wstęp, zresztą się podpisała właśnie siostra w Trąbce, i bardzo bym chciała, żeby ktoś tą książkę wznowił. No a drugą osobą, którą też mi się udało spotkać, też dosyć w ostatniej chwili, to była Giselle Pacinos, która w 30-tych latach jako właściwie dziecko, kilkunastoletnia dziewczynka, wzbudziła podziw i zazdrość surrealistów swoimi automatycznymi poetami, wierszami. I tutaj jest dosyć zabawne zdjęcie Manereya, kiedy ona rzeczywiście ubrana jak taka, no w naszym pojęciu staroświecko umundurowana uczennica, czyta przed tym bardzo poważnym zbiorem, jest tutaj papież surrealistów, Breton, Eluard, Perret, René Char, to jest wydawca późniejszy, Giselle Pacinos, a to jej brat, który z dumą właśnie wprowadzał siostrę do tego grona. No a to z kolei zdjęcie, które właśnie zrobiłam Giselle Pacinos w jej mieszkaniu. Ona była też artystką wizualną, robiła rysunki, a już pod koniec życia takie bardzo ciekawe makatki, które były zabawą z tradycją, zabawą z konwencją, a jednocześnie miały typowy dla niej pełen ironii i bardzo cienkiego humoru feminizm, na przykład na jednej z nich
jest Salome z głową Jana Chrzciciela, ta głowa Jana Chrzciciela wygląda bardzo jak portret Giselle Fascinos. I znowu udało mi się przetłumaczyć i wydać jej powieść, którą napisałam jako wynik zakładu z bratem, że napiszę powieść szybko, to cały czas były te, prawda, przepychanki i udowadnianie, że nie tylko mężczyźni mogą tworzyć sztukę. Ta powieść jest absolutnie znakomita, zawiera w sobie wszystko to, co przewrotna, surrealistyczna narracja powinna zawierać. No i znowu jest to w jakiś sposób, oczywiście nawiązanie, czy nie oczywiście, ale tak się składa, nawiązanie do historii Alicji w Krainie Czarów. Tutaj na okładce mają Państwo też reprodukcję makatki Giselle Fascinos z taką erotyczną parą małżonków, co też jest nawiązaniem do różnych jej automatycznych opowiadań. No i jeszcze kolejną moją fascynacją była książka Philippa Soupault Ostatnie noce paryskie, która jest przynależy do tej trylogii paryskiej Nadzi Bretona, paryskiego wieśniaka Aragona i właśnie Philippa Soupault Ostatnie noce paryskie jako książka trzecia. Ja ją przeczytałam w tłumaczeniu Carlosa Williamsa, bardzo zresztą niedobrym, dlatego że on znał kiepsko francuski i tłumaczył książkę ze swoją matką i wszystkie te zdania, które we francuskim są niesłychanie skomplikowane i poetyckie i fascynujące w angielszczyźnie są ogromnie spłaszczone, ale nawet ta uproszczona wersja była na tyle znakomita, że zaczęłam szukać wtedy jeszcze na pchlich targach we Francji wydania tego pierwszego, czyli z 20 lat. I zaczęłam szukać wydawcy w Polsce, ponieważ się poszukiwanie nie udało, więc to było jedna z takich bodźców utworzenia wydawnictwa małego przez kilkoro przyjaciół i razem z wydawnictwem WAB szereg książek wydaliśmy, także to była jedna z tych naszych koprodukcji z wydawnictwem WAB. Na okładce jest zdjęcie Almaniego, którego odkryliśmy też w antykwariatach i także jest to zdjęcie z naszej kolekcji, myślę, bardzo dobrze do książki pasujące. Dalej, ja oczywiście studiując historię sztuki i romanistykę, o surrealizmie się coś niecoś nauczyłam, ale nie było to wiele i dotyczyło głównie malarstwa i rzeźby. Prawie nie było mowy o fotografii, jeśli w ogóle, ani też o takich bardziej efemerycznych formach, jak czy kolaże, czy przedmioty surrealistyczne, czy rysunki. I to, co przyniosło lata 90., wtedy, kiedy ja zaczęłam część czasu spędzać w Stanach i mieć tam wykłady na takim odpowiedniku Akademii Sztuk Pięknych, w latach 90. zdarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, zaczęto w cudzysłowie odkrywać surrealistki, które głównie jako za żony, kochanki, muzy. Tymczasem okazało się, że większość z nich robiła też ogromnie ciekawą sztukę, a zaczęto je odkrywać dlatego, że były one z reguły nieco młodsze od swoich męskich partnerów, no i bardziej długowieczne. Także o ile większość surrealistów umarła w 60-tych latach, często na swoje nieszczęście, tak jak Breton na przykład w 66, więc dwa lata przed majem 68 roku, kiedy to paryscy studenci wrócili do
i tradycji surrealizmu i sytuacjonizmu, oczywiście też zainspirowanego surrealizmem. One były znacznie długowieczne i umierały w latach 90. Także posypały się i wystawy, kiedy otwierano pracownię tych malarek, rzeźbiarek, i posypały się wystawy też, wystawy, na których pokazywano ich sztukę. I takim przykładem jest Claude Kahn, która była no niesłychanie interesującą fotografką. W tej chwili no, wszystkie opracowania genderowe się do niej odwołują. Rzeczywiście ona zapoczątkowała mnóstwo trendów, które w tej chwili rozkwitają w światowej sztuce. Pokazuję jej zdjęcie, jedno z tych zdjęć, które się zachowało, ponieważ w trakcie okupacji ona ze swoją partnerką były ogromnie zaangażowane w konspirację i Gestapo zniszczyło wielką, wielką część jej czarno-białych zdjęć. A mówię o Claude Kahn też dlatego, że w 1985 roku, co no nie jest, prawda, tak piekielnie dawno, ukazała się pierwsza bardzo ważna książka o fotografii surrealistycznej zatytułowana L'amour fou, miłość szalona, tak jak jedna z antypowieści Bretona. I tam jest mowa o Claude Kahn, ale krótka notka, opisuje ją jako mężczyznę, bo Claude zresztą to jest imię, jakie ona sama sobie przybrała. Po francusku jest zarówno imieniem męskim, jak i żeńskim. A także jest informacja, że zginęła w czasie wojny, co też jest absolutnie nieprawdą, bo aresztowanie przez Gestapo, co już było pod koniec wojny, przeżyła i umarła w latach 50. Także to pokazuje, że jeszcze w połowie lat 80. wiedzieliśmy tak niewiele na temat osób, które teraz mają kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt książek im poświęconych. No, te lata 90. też oddawały wreszcie należne miejsce właśnie nie tylko malarstwu i nie tylko rzeźbie, ale też kolażom. Kolaże, które są takim medium no, chyba najbardziej surrealistycznym, oczywiście, że były kolaże wcześniejsze, kubistyczne, dadaistyczne, ale surrealiści je traktowali inaczej, wprowadzając znacznie więcej narracji, odwołując się często do tej wiktoriańskiej poetyki, tak jak Max Ernst, który w swoich powieściach kolażowych właśnie wykorzystywał ilustracje z pism z przełomu wieków, często adresowanych do osób, które czytały nie bardzo biegle, więc ten obrazek był ogromnie ważny. No i przedmioty surrealistyczne, które znowu w moim pojęciu są obok kolaży, są najwspanialszym ucieleśnieniem tego ducha surrealizmu. W tej chwili trudno sobie wyobrazić pełną wystawę sztuki surrealistycznej bez przedmiotów. Te przedmioty, które są śmieszne i straszne i odwołują się często do naszych jakichś podświadomych skojarzeń. Tutaj Dalego Telefon Homar, Dali wspominał, do czego już nie znają młodsze pokolenia, jakie obrzydliwe były te słuchawki, szczególnie w publicznych miejscach, które zawsze były takie lepkie i ciepłe, więc proponował pokrywać je homarem świeżo wyjętym z lodu. Czy jednym z bardzo wczesnych przedmiotów surrealistycznych Manareya Podarek, czyli jest to najzwyklejsze żelazko, do którego on przykleił szereg pinesek. To ten przedmiot też bardzo dobrze oddaje ducha przedmiotów surrealistycznych, które zwykle kpiły z funkcji, prawda, żelazko, które zamiast nadawać ubraniu piękna, powoduje dziury. No i jeszcze, żeby skończyć z okładkami, te wszystkie moje fascynacje, oczywiście ja miałam wielkie szczęście, że akurat w 90-tych latach się ten wór rozsypał, wór, którego zawartość pokazała, że
o surrealizmie nie wiedzieliśmy do tamtych czasów prawie nic, albo w każdym razie bardzo niewiele, że jest to ruch niesłychanie złożony, bardzo aktualny. No i w zasadzie nazwanie go ruchem nawet nie jest też całkowicie fair, bo jako jedyny, no jednak właśnie ruch artystyczny, nie, surrealizm nie odznacza się jedynie stylem, ale też podejściem do życia, bo jak Breton pisał w manifestie i większość surrealistów dowiodła swoim życiem, ich celem było, no błahostka, zmienianie świata, zmienianie życia. I potem w takim jednym z ostatnich już etapów właśnie tego mojego dochodzenia do surrealizmu było spotkanie ze studentką Sininą Kimball, która uczestniczyła w moich zajęciach o surrealizmie i z którą zrobiłyśmy książkę kolażową. Trochę na wzór właśnie Ernsta, tyle że tutaj jest znacznie, znacznie więcej tekstu. I ta książka wyszła w kilku krajach. To jest opowieść o nieistniejącej mniszce hiszpańskiej, która jest wizjonerką i śni sny na temat rewolucji francuskiej często, ale nie tylko. Ma wizję tego, co zdarzy się w historii ludzkości, głównie ponure, ciemne wizje. Zresztą zabawna była reakcja, skoro mówimy właśnie o przykładach i o istnieniu tego samego tekstu w różnych kulturach, zabawna była reakcja i wydawców, i krytyków na tą postać właśnie fikcyjnej Leonory de la Cruz, ponieważ polski wydawca Słowa, Obraz, Terytoria utworzył wtedy w swoim katalogu osobną kategorię mistyfikację. Na okładce nie było słowa na temat tego, czy jest to postać prawdziwa, czy fikcyjna. Potem książka wyszła we Francji, gdzie wydawczyni jednak napisała na skrzydełku, że czy Leonore de la Cruz istniała, czy nie, to już jest do decyzji czytelnika, no więc w sposób zawoalowany, ale jednak dała odpowiedź. Natomiast wydawca amerykański w zasadzie w ostatniej chwili już postanowiła ta wydawczyni, że jednak no nie można z widza, z czytelnika kpić i w ostatniej chwili dodała na czwartej stronie okładki, że jest postacią fikcyjną. Wyszła książka, jeszcze wyszła też po hiszpańsku i tam mowy o tym, czy była osobą zmyśloną, czy nie. W każdym razie na okładce też nie było. Mnie zawsze fascynował Paryż jako miasto surrealistyczne, bo Paryż oczywiście miał to szczęście, że nie został zburzony i też, że jest na tyle gęsto zabudowany, że oczywiście powstają tam nowe, wspaniałe często rozwiązania architektoniczne, ale ta stara tkanka Paryża pozostaje w bardzo małym, w każdym razie z punktu widzenia naszej perspektywy, bardzo mało zmieniona. I z Marcinem Giżyckim zrobiliśmy szereg książek do pisania, dawniej się nazywały Notesy w Austerii i jeden z nich właśnie, Notes, dotyczy Paryża surrealistycznego. Myśmy chodzili tropem tych miejsc, które albo pojawiają się czy u Bretona, czy u Supota w Ostatnich nocach paryskich, czy w Wieśniaku paryskim, albo też do miejsc, które co prawda nie występują w powieściach surrealistycznych, ale zachowały tą surrealistyczną aurę. I oczywiście tak do nich należą pasaże, szczególnie nie te w miejscach najbardziej turystycznych, ale w dzielnicach turystom zwykle mniej znanych. No i takim już zupełnie ukoronowaniem wszystkiego była książka Spiskowcy wyobraźni, która ukazała się też w Słowie, Obraz, Terytoria w dwóch wydaniach i tam jest mowa o najważniejszych problemach dla surrealistów, zarówno właśnie w literaturze, w filozofii i w sztukach plastycznych, jak i druga część poświęcona jest wybranym osobom, które
albo właśnie udało mi się poznać, albo należą do moich ulubionych surrealistów, jak chociażby Louis Buñuel. No, tytuł tego spotkania dzisiejszego wywodzi się z książki, która w tej chwili właśnie jest w przygotowaniu i wyjdzie w czerwcu. Świat zwariował, poradnik surrealistyczny, jak przeżyć. Olga Tokarczuk tutaj pięknie napisała, że ta książka z pewnością zadziała jak cudowne lekarstwo dla naszej wymęczonej zmartwieniami i lękami duszy. Ja ją pisałam długo, bo jest to książka, no, będzie to książka gruba. Składa się z 56 rozdziałów czy mini rozdziałów i każdy taki rozdział jest radą, w jaki sposób sobie ze światem radzić. I ponieważ pisałam ją rzeczywiście długo, zresztą takim pierwszym bodźcem to był pomysł Grzegorza Jankowicza, dyrektora Festiwalu Konrada, który poprosił mnie o napisanie takiego krótkiego poradnika surrealistycznego, wtedy jeszcze, kiedy festiwal wydawał katalog w formie książeczki i tam było tych haseł, no niewiele, może około 10 może, a potem ten pomysł mi się wydał tak znakomity, że go kontynuowałam i zaczęłam współpracę z Lechem Majewskim, który myślę, że nadaje znakomitego tonu tej całej opowieści. Myśmy przedtem zrobili dwie książki takie właśnie i dla dorosłych, i dla dzieci, a to jest nasza trzecia, największa. I tu pokazuję Państwu zupełnie jeszcze właśnie ze stołu w pracowni Lecha cztery rozkładówki i jednocześnie widzą Państwo, jak ona będzie wyglądać, więc to są rady właśnie na przykład jak mieszkać i każdy rozdział zaczyna się pierw takimi moimi dyrektywami, a potem jest to no książka oczywiście o surrealizmie, bo piszę w jaki sposób surrealiści się do tych kolejnych tematów odnosili. Tutaj po lewej stronie jest jak oglądać filmy i dalej jak pisać scenariusz. To jest długi rozdział na temat mody, jak się ubierać i jak zmieniać modę. To by Roland Topor się ucieszył z tej ilustracji, bo on też bardzo lubił zabawy z literami. I to jest ostatnia rozkładówka, jak wsłuchiwać się w noc i jak z oczywistości budować filozofię. Także te rozdziały są bardzo różnej długości. Ja kiedy zaczęłam pisać tą książkę, to sobie jeszcze nawet nie wyobrażałam, że pod wszelkimi względami czasy rzeczywiście nadejdą takie, że może taki poradnik się niektórym z nas przydać. I tutaj chcę przytoczyć sam początek. Ja zaczynam, nam kilka jest mott, ale wybrałam tu dwa. Rzeczywistość pozbawiona wyobraźni jest namiastką rzeczywistości. To a propos też otwierającego festiwal wykładu na temat wyobraźni. Drugi, dotychczas artyści tylko interpretowali świat, surrealiści chcą go zmienić. Herbert Reed, pierwszy monografista surrealizmu. No i mój wstęp zaczyna się tak. Świat zwariował, oszaleli politycy, topnieją lodowce, ekologiczne kataklizmy i fanatyzmy religijne wyzierają z każdego kąta. Zaczynają się pandemie. Natura słusznie upomina się o swoje. Od czasu do czasu dobrze poszukać oddechu w surrealizmie. Już 100 lat temu surrealiści odkryli prawdę, że wiele dramatów współczesnego świata ma korzenie w przywiązaniu do konwencji i tradycji, w przekonaniu o nienaruszalności zastanych reguł gry. Dlatego wymyślali techniki, które panujące w głowach zmurszały porządek nieco przemeblowywały. Wpuszczały do naszych mózgów odrobinę świeżego powietrza. Ich techniki mają tę zaletę, że spróbować ich może każdy. No nie trzeba do nich ani talentu, ani dyplomu. Także to jest fragment
fragment wstępu i teraz pokażę Państwu szybko przykłady kilku rozdziałów, więc pisanie automatyczne, jak zwykle zaczynam właśnie radami, usiądź przy stole z kartką papieru i ołówkiem czy długopisem i słuchaj tego, co Ci podpowiada podświadomość, inspiracja, pisz. Uzyskane tą drogą teksty możesz traktować jako punkt wyjścia do pisania utworów bardziej wypracowanych. Oczywiście niektórzy pisarze w jakiś sposób tej techniki używają, inni nie. Pierwszym dziełem w ten sposób powstałym były pola magnetyczne, czy pieśni magnetyczne, bo to jest ta fonetyczna dwuznaczność po francusku autorstwa Bretona i Suppot. Pokazuję też trochę zdjęć, głównie Manareja, dzięki któremu mamy dokumentację tych bardzo dziwnych czasów w Paryżu, więc to jest jedna z dziwniejszych instytucji tamtejszego Paryża, Biuro Badań Artystycznych czy Centrala Artystyczna. Jednocześnie oczywiście jest to przyczynek do tych rozdziałów męsko-damskich w ówczesnym świecie, więc przy maszynie jest maszynistka, czyli Simone Breton, żona ówczesna Bretona, skądinąd dzięki jej listom do kuzynki bardzo ciekawie opisujących tamte czasy mamy najbardziej wierną relacje z tych poczynań surrealistów, no a zgromadzeni wokół bardzo poważni mężczyźni dyktują jej swoje wizje. To jest właśnie mąż, czyli Breton, to jest poeta Desnos, który jeszcze powróci do nas w końcowych zdjęciach. Oczywiście ta metoda znalazła też swoje odbicie w najbardziej znanej grze surrealistycznej, grze wybornego trupa, którą oczywiście wszyscy kiedyś graliśmy. To się zaczęło od wersji językowej, kiedy każdy z graczy pisał jedno słowo, zasłaniał kartkę, następny gracz pisał kolejne i jedyną regułą było, że musieli dostosować się do tego, że pierw ma być rzeczownik, przymiotnik, czasownik i tak dalej. I pierwsze zdanie powstałe w ten sposób było: wyborny trup będzie pił nowe wino, stąd nazwa gry, która potem istniała też w formie wizualnej, gdzie nie było żadnych reguł, chociaż co ciekawe, bardzo często ostatecznie jednak jakaś tam postać ludzka z tej gry wynikała. To może spirala jako omasz dla ojca Ubu. I ta gra istniała zarówno w formie rysunkowej, jak i kolażowej. I właśnie nawiązując do tytułu, jak szukać pomocy w surrealizmie, ona, zresztą jak inne surrealistyczne gry, rzeczywiście pomogła grupie surrealistów, którzy w 1940 roku czekali w Marsylii, w Willi Belair, na wizy do Ameryki czy do Meksyku, uciekając z Francji, kiedy już armia niemiecka coraz bardziej się posuwała, coraz bardziej na południe. I ci artyści uważani oczywiście za anarchistów, wśród nich Niemiec, Max Ernst, wiedzieli, że oczywiście są w zagrożeniu. Także oni, czekając tam w olbrzymim napięciu i tłoku w tej willi, znajdowali właśnie ukojenie w grach. No i gra może istnieć nawet w formie trójwymiarowej. To jest mebel zrobiony przez Bretona, który z jednej strony dowodzi, że surrealiści, tak jak Rimbaud, uważali, że sztukę może robić każdy, niepotrzebne do tego jest wykształcenie artystyczne. No a też tutaj widać połączenie fascynacji i manekinami, prawda, nogi kobiecych manekinów i antyklerykalizmem, który był ogromnie oczywiście ważną częścią francuskiego surrealizmu. Kolejny rozdziałek, jaki chcę Państwu pokazać, to jest co i jak jeść. I znowu moja rada, wymyślaj przepisy sprzeczne z zasadami książki w magicznym kotle, mieszaj
słodycz, sól, gorycz i kwas z gotowania, czyli performance. Przywiązuj wagę do wyglądu potraw, niech się prezentują równie zaskakująco jak surrealistyczne stroje. Jeśli smak zawiedzie, pociechą będzie uczta dla oka lub zdań dzieła sztuki. No i znowu oczywiście Alicja, bo w Alicji jest dużo na temat magicznych działań jedzenia i picia. To jest oczywiście herbatka u szalonego kapelusznika. No a dalej, jak pamiętamy, w zależności od tego, który kawałek grzyba Alicja ugryzie, czy jakie zje ciasteczko, czy co wypije z butelki, staje się albo mała, albo wielka, albo ma bardzo, bardzo długą szyję. I ta kuchnia zajmuje niesłychanie ważną rolę u wielu surrealistów. Pokazuję Państwu obraz bardzo wczesny Leonory Carrington, która zerwała ze swoją ogromnie zamożną i z wielkimi ambicjami arystokratycznymi rodziną w Anglii. Właśnie uciekła z Maxem Ernstem, pierw na południe Francji, potem znalazła się w Meksyku. No i to jest jej satyra oczywiście na arystokrację. Lord Świecznik to jest też taki alter ego jej ojca. No i widzą Państwo te damy zżerające, damy kanibalki zżerające niemowlaka, jednocześnie lokaje są znacznie mniejsi od tych snobistycznych i groźnych arystokratek. No a potem w Meksyku Leonora Carrington odebrała lekcję kuchni tubylców i fascynowało ją do końca życia to, że ulica jest właśnie pełna sprzedawców i sprzedawczyń ziół i warzyw dla Europejki, no na początku egzotycznych, oczywiście szybko one przestały być egzotyczne. I tutaj anegdotka jeszcze z tego mojego spotkania z nią. Ja wiedząc o jej oznaczeniu, jakie gotowanie, które u niej jest synonimem właśnie uprawiania magii, kuchnia jest takim laboratorium alchemiczki, przywiozła mnie jeszcze nielegalnie przemycone z Polski suszone grzyby, które nie wywołały u niej żadnego zainteresowania. Odłożyła je na półkę, powiedziała, że jest już w wieku, kiedy przestała gotować, bo uważa, że osoby gotujące są wykorzystywane przez rodziny. Także nadała dowód temu, że się zmieniamy przez całe życie do końca. No i to jest nawiązanie do jej babki, a jednocześnie oczywiście do mitologii z tą olbrzymią białą gęsią, do ezoterycznych nauk, którymi się bardzo pod koniec życia interesowała, do magicznej mocy czosnku i tak dalej. No i jedzenie jako akt taki no ironiczny występował w bardzo wielu wcieleniach. Tutaj są, prawda, uczta, wspaniali belgijscy surrealiści pałaszujący cegły, też Magritte ze swoim wczesnym wiktoriańskim obrazem. Magritte, który zawsze nadaje ludzkich, czy w każdym razie ożywionych cech przedmiotom, więc płatrzynki z okiem. No i bardzo ciekawy przedmiot Merit Oppenheim, moja guwernantka, gdzie ona podaje pantofelki panny młodej, prezentujące się jak kurczak, prawda, ozdobiony i związany na talerzu. Oczywiście jest to też praca wymowna, pokazująca, do czego kobiety są zdolne, do jakich poświęceń, chcąc sprostać tym wymogom kobiecego piętna, jaki jest im narzucany. No i kończę Złotym wiekiem, która to scena, kiedy Lialis w akcie pożądania chce spożreć swojego kochanka, została wykorzystana jako reklama tego magazynu poświęconego jedzeniu. I jeszcze chyba teraz już, tak jak powiedziałam, że
prezentacja nabierze tempa, więc nieco szybciej, jak mieszkać. Zaczynam od zdjęcia Bretona w jego paryskim mieszkaniu, które niestety po śmierci żony Bretona nie zostało zachowane przez władze paryskie jako muzeum, ale ta kolekcja została roztrwoniona, czy sprzedana w większość kolekcji na aukcji. On zbierał właściwie wszystko, od lalek Kucina do oczywiście sztuki surrealistycznej, tutaj widzimy Tangiego, do dziwnych sprzętów z plich targów. Także radzę mieszkać w otoczeniu sztuki, jeśli można, artystów znajomych i nieznajomych rzeczy, ale też rzeczy bezwartościowych, lecz z charakterem. Dobrze zrobią wnętrzu sprzęty, które dzięki Twojej dyskretnej ingerencji z użytecznych zmieniły się w bezużyteczne, lecz intrygujące. I to jest najbardziej intrygujące, moim zdaniem, miejsce w Centrum Pompidou w Paryżu, w Centrum Sztuki Nowoczesnej, gdzie przeniesiono właśnie część ściany z mieszkania Bretona, czyli to, co nie zostało sprzedane na aukcji i co jest takim no, zdumiewającą hybrydą właśnie iż obiektów sztuki nieeuropejskiej i obrazów surrealistów i różnych, tutaj za dobrze na tym zdjęciu nie widać, bo to było zrobione przez szkło, ale jest mnóstwo także makabrycznych szczegółów, czaszek wypchanych, wypchany pies i tak dalej. I kończę ten rozdziałik właściwie przykładem, że czasami pieniądze też dobrze robią surrealistycznemu mieszkaniu. To jest dom jednego z najbardziej zamożnych mecenasów surrealizmu, Edwarda Jamesa, który wybudował w Anglii kilka takich zdumiewających domów. Widzą Państwo tutaj kolumny jak bambus, czy te draperie zwisające z okien. W środku zresztą to wyglądało równie ekscentrycznie, chociaż pomysły pierw były jeszcze bardziej wyrafinowane. Jeden z pokojów miał wyglądać jak wnętrze psa, które by pokazywało ten proces oddychania. To są parki, stopy wzorowane na śladach jego ówczesnej partnerki. No i w Meksyku, ponieważ jak wiele osób związanych z surrealizmem, on się potem do Meksyku w drugiej części życia przeniósł i tam wybudował w dżungli taką zdumiewającą ogród połączony z domem, który nigdy nie został ukończony. Ten dom składał się ze schodów, które biegły donikąd. Jednocześnie nazwy różnych pawilonów nie miały żadnego odzwierciedlenia w tym, czy rzeczywiście były, więc budynek pięciopiętrowy miał dwa piętra na przykład i tak dalej, i tak dalej. Ta budowla wciąż istnieje, oczywiście coraz bardziej pożerana przez dżunglę i staje się niestety też taką turystyczną atrakcją, ale jest przykładem no, surrealistycznego mieszkania, oczywiście już na skalę, na którą nas nie stać. Jak się ubierać i jak zmieniać modę? Kilka przykładów. To jest jedna z najbardziej awangardowych i najbardziej interesujących postaci epoki, baronessa Elsa von Freyburg-Loringen, która nie miała zupełnie pieniędzy, zresztą głównie kradła rzeczy ze sklepów i nie tylko ze sklepów, na przykład lubiła kraść suknie z domów pogrzebowych i przechadzała się po miastach, w których mieszkała, to był i Nowy Jork i Paryż, w tych swoich zdumiewających kreacjach. Jest postacią bardzo ciekawą, jedna z teorii, która zapewne jednak nie jest teorią prawdziwą, ale mówi, że to właśnie ona przysłała Duchampowi słynny urynał, który on wystawił pod tytułem Fontanna. No i baronessa wprowadzała tą presurrealistyczną modę, chodząc po ulicach z ogoloną czaszką pomalowaną na żółto, ze znaczkami przyklejonymi do twarzy, z
kolczykami zrobionych z łyżeczek, z klatką z kanarkiem wiszącą jako naszyjnik i tak dalej, i tak dalej. Meret Oppenheim, która jest autorką może najbardziej znanego przedmiotu surrealistycznego, czyli śniadania w futrze, które też w sposób bardzo typowy dla przedmiotów surrealistycznych no, drąży naszą podświadomość, bo my sobie wyobrażamy to okropne uczucie, jakie by towarzyszyło piciu z filiżanki, z tego mokrego futerka. Tenże przedmiot zrobiła właśnie wychodząc od biżuterii surrealistycznej, jaką robiła dla Elzy Schiaparelli, to się nazywało biżuteria zimowa. I polegało to na tym, że bakielitową bransoletkę obklejała futerkiem. Także z mody wynikała też sztuka. No i tutaj kilka przykładów, jak ten surrealizm cały czas nas otacza. Oczywiście on często jest... To jest właśnie Schiaparelli i Dali. Dali kilka rzeczy projektował dla niej i może takim najbardziej znanym projektem jest but, który prawda wszystko stawia na głowie. Lata 80. przywróciły pamięć tych wielu przedmiotów, wielu strojów surrealistycznych i wielu znanych projektantów się nimi inspirowało. No i już się zbliżamy do końca, chociaż jeszcze kilka rzeczy chcę Państwu pokazać. To są przykłady, jak ten surrealizm nas ciągle otacza i w jaki sposób i projektanci mody, i projektanci reklam też no, często się do niego odwołują. Wybitna malarka Remedios Varo i reklama antykwariusza. Ta lista jest w zasadzie w nieskończoność i... Oczywiście jest mnóstwo tutaj paradoksów, bo surrealiści, którzy właśnie chcieli zmieniać świat, którzy walczyli z komercją, podpowiedzieli swoimi prowokującymi technikami język reklamy. No, Buñuel wprowadzając krowę w kolażowo do sypialni, intrygował, tak? Czy Man Ray robiąc zdjęcia bez aparatu, rozwijając technikę rajografu, gdzie przedmiot jest jak twarz, czy jak no, święty obraz, gdzie jest cała uwaga poświęcona właśnie przedmiotowi. To są właśnie metody, jakimi się posługują twórcy reklam. Czy Magritte oczywiście też, nadając wagę przedmiotom, wagę, która w naszym tradycyjnym rozumieniu przynależy człowiekowi. Oczywiście i Magritte, i Dali ten flirt z reklamą prowadzili dalej, bo oni robili reklamy i robili z tego pieniądze, no ale to już jest rzecz inna. I teraz już zupełnie ostatni rozdziałik, sen hipnotyczny. Surrealiści byli urodzili się na przełomie wieków, czyli wyszli z tej, jako dzieci, zdarzało im się uczestniczyć w seansach spirytystycznych, które były pod koniec XIX wieku, były ogromnie modne. I niektórzy z nich zresztą już potem jako dorośli też byli zafascynowani zjawiskiem medium. A szczególnie dwaj poeci, Robert Desnos i René Crevel, wsławili się jako media, co było dość ciekawe, bo przewracało tą genderową tradycję. Zwykle to były kobiety, często piękne kobiety, które prawda, bez gorsetów te seanse przeprowadzały na przełomie wieków. Tutaj byli to mężczyźni, którzy na kanapce, zwykle tej freudowskiej kanapce u Bretona, wpadali w trans. Zdarzało im się mówić ponoć różnymi językami. Często mieli wrażenie, że wstępuje w nich alter ego Duchampa, Rosse la vie, chociaż na przykład Desnos nie znał wtedy Duchampa. Także ten okres hipnotyzmu był bardzo interesujący, ale trwał krótko i właśnie Simone Breton, pierwsza żona Bretona, ogromnie ciekawie go opisuje. On został zarzucony przez papieża surrealizmu, ponieważ Breton był jednak przy całym swoim geniuszu rozpropagowania surrealizmu
bardzo jednak chodził po ziemi i dostrzegł groźbę tego niekontrolowanego nurtu. I w momencie, kiedy właśnie drugie medium, Hevel, starał się namówić część gości w transie do popełnienia zbiorowego samobójstwa, Breton zupełnie zarządził zarzucenie, no, ponieważ on był papieżem surrealizmu, więc decydował o wszystkim. Także te seanse zostały zarzucone ku zresztą rozpaczy obu mediów. No i ten motyw śnienia i transu oczywiście ma ogromne znaczenie w surrealistycznej praktyce. To jest najwybitniejszy belgijski fotograf, prawda, obalanie obrazów, pisanie bez pióra. Czy w tym bardzo znanym kolażu, gdzie w środku jest obraz Magritte'a, nie widzą kobiety ukrytej w lesie i wszyscy mężczyźni, którzy, prawda, muszą zamknąć oczy, żeby tą, w cudzysłowie, naturą kobiecą dojrzeć. Też taki dobry bardzo komentarz do tych ról męsko-damskich. I ostatnie dwa slajdy, to jest i ostatnia okładka książkowa, to jest książka z kolei druga, którą zrobiłam z Sininą i która właśnie mówi o spirytyzmie. Znowu jest to wyimaginowana bohaterka, taka duchowa siostra Leonory de la Cruz, która jest spirytystką w XIX-wiecznej Providence. I Selena zrobiła do tego fantastyczne kolaże, tym razem głównie używając zdjęcia z tych prawdziwych seansów, no, które rzeczywiście się odbywały. No a kończę a propos tego, w jakiej my jesteśmy teraz sytuacji, czyli że te spotkania wirtualne są, szczerze mówiąc, jak współczesne seanse i rozmowa, której, ponieważ technicznie nam wszystko na razie idzie bardzo dobrze, dzisiaj nie słyszeliśmy, ale oczywiście często się ona zdarza, brzmi: chyba ktoś chce do nas dołączyć. Elizabeth, czy tam jesteś? Nie możemy, nie słyszymy ciebie, czy ty słyszysz nas? No i mimo, że oczywiście dzielą nas kilometry i ekrany komputerów, no ale trochę jesteśmy wszyscy jak ci spirytyści połączeni dłońmi. I to tyle. Dziękuję i zamykam ostatni obrazek. Dziękuję ci, Agnieszko, wspaniale. Przeniosłaś nas w tak fantastyczny świat, rozmarzyłam się trochę, ale wiesz, pomyślałam jednocześnie, zadam ci dwa pytania, jeśli pozwolisz. Pierwsze z nich będzie takie, czy sądzisz, że dzisiejsze czasy, jak w swoim wykładzie wspomniałaś, dość ponure, zmierzające się z najróżniejszymi konfliktami, ale też takimi katastrofami po prostu, czy one w jakikolwiek sposób zachęcają do powrotu do surrealizmu, inaczej niż na przykład czasy sprzed 50 czy 30 nawet lat. Czy ta ponurość dzisiejszych czasów może twoim zdaniem otworzyć nie tylko na ciekawość naszą co do surrealistów wówczas, ale na przykład ciekawość artystów do wrócenia do takiego tworzenia sztuki? Ja myślę, że to zależy tak jak zawsze od nas, od artystów i od pisarzy. No jest to... Tutaj znowu się jeszcze raz odwołując do Rolanda Topora, on zwykł mówić, że artystów, głównie pisarzy, dzieli się na dwie grupy. Tych, którzy chcą... Zniknęłaś mi, nie widzę cię, no ale trudno. Teraz widzę, dziękuję. Tych, którzy chcą świat opisywać i tych, których interesuje to, co dzieje się w ich głowie, prawda? I publiczność, czytelnicy też się dzielą na dwie grupy. Ci, którzy wolą reportaże i czytając, czy w ogóle literaturę realistyczną i czytając książki, chcą jednocześnie się dowiedzieć, no nie wiem, jak działa bank, jak funkcjonuje w społeczeństwie jakaś grupa społeczna, a ta druga grupa, pewnie mniejsza, która właśnie chce wiedzieć, co się dzieje w głowie pisarza czy pisarki. Także no, u mnie oczywiście nadmiar tych katastrofalnych wiadomości pod każdym względem wyzwala potrzebę, no nie ucieczki, bo oczywiście ja śledzę to, co się dzieje, ale w każdym razie oddechu w czymś, co nazywamy surrealizmem, no czymś, co nie jest realizmem. I myślę, że wiele osób i wiele artystów taką potrzebę dzieli, ale może też jestem
otoczona specyficznymi osobami robiącymi sztukę, piszącymi specyficzne książki. Na początku pandemii faktycznie czytałam raport, zrobiono badania podobno, co do reakcji na takie dramatyczne dosyć sytuacje, między innymi na tę, w której się wszyscy znaleźliśmy, różnych czytelników i okazało się, czytelników i w ogóle odbiorców sztuki. I okazało się, że ludzie, którzy obcują i zawsze obcowali na przykład z horrorami, z taką dosyć potworną częścią sztuki, a nie bajkową i jakąś tam optymistyczną, dużo lepiej znoszą na przykład zamknięcie podczas lockdownów w domu i w ogóle ta ich wyobraźnia potrafi zadziałać w jakiś pozytywny sposób na właśnie takie, powiedziałabym, katastroficzne właśnie czasy. Ale ja jeszcze ciebie zapytam o jeszcze jedną rzecz odnośnie książki, która nie tej, która za moment się ukaże, o której nam tak pięknie opowiedziałaś, ale zapytam o tę książkę, która niedawno się ukazała i która jest takim swoistym dziennikiem twoim pandemicznym. Człowiek, który czeka rok na mansardzie, która ukazała się niedawno w Lokatorze. A zapytam cię o coś, co przyszło mi do głowy właśnie podczas tego, kiedy oglądałam twoje rysunki i słuchałam twojej opowieści. Mianowicie, czy ty w tych czasach inaczej śnisz? Znaczy ten tytuł dokładnie jest Człowiek, który czeka, pandemia na mansardzie. Tak. Bo ja pisałam ten dziennik w ciągu 3 miesięcy, czyli na rok jeszcze wtedy nie minął. I jest to rzeczywiście dziennik, ale jednocześnie też relacja z bardzo wielu lektur. Tak. I bardzo wielu filmów, no i w dużym stopniu wspomnienia. Czy śnią, nie, no pewnie tak, to znaczy więcej, dlatego że teraz mam bardzo dużo zajęć, ale w czasie pisania tego dziennika miałam rzeczywiście luksus, więc mogłam często spać na tyle długo, żeby jeszcze coś dośnić, prawda? Często pamiętamy to, co się śni przed obudzeniem. Owszem, mam taki leitmotiv, który już się pojawia zresztą w tej książce, który jest związany z noszeniem masek. To znaczy te sny są, no jak każde sny, i realistyczne, i surrealistyczne, ale częstym momentem jest, że właśnie staram się już paść w ramiona kogoś, kogo długo nie widziałam, i nagle sobie uświadamiamy i kamieniujemy w pół drogi i wciągamy maski. No, ale to myślę, że nie jest nic oryginalnego. Myślę, że wiele osób ma tego rodzaju sny, bo oczywiście jakoś to w naszej podświadomości no musi głęboko tkwić. Prawda? Jest to jednak doświadczenie całkowicie nowe i no i nieprzewidywalne. Zresztą pisanie tej książki było znakomitą właśnie terapią i ja myślę, że w niej jest jednak bardzo dużo dystansu i poczucia humoru. Nawet nie jestem pewna, czy dzisiaj byłabym gotowa pociągnąć narrację z podobnym dystansem i wywołującą jednak, myślę, jak mi mówią tutaj czytelnicy, często śmiech czy uśmiech na ich twarzy, co oczywiście, z czego się oczywiście bardzo cieszę. I dziękuję Lokatorowi za wiarę człowieka, który czeka. Agnieszko, czas nam się kończy. Ja muszę przerwać ten nasz seans spirytystyczny, który był fantastyczną przygodą. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu też, którzy oglądaliście i przysłuchiwaliście się i zachęcam do czytania Agnieszki Taborskiej i opowieści o surrealizmie i przede wszystkim czekamy na twoją najnowszą książkę, na poradnik. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo, Justyno. Wszystkiego dobrego.